dzisiejszym odcinku XPDOS 2. Witam Was. Krótki, treściwy odcinek, poradnik. Pewne rzeczy, które się bardzo Wam przydadzą, zwłaszcza po zrobieniu update'u, ale też w codziennym użytkowaniu, takie jak skróty, czy na przykład wybór odpowiedniej częstotliwości albo odstrojenie urządzenia, żeby nie miało zakłóceń. Bo często jest tak, że urządzenie zachowuje się cicho, ale może się okazać, że tak naprawdę, mimo że jest ciche, traci strasznie na osiągach. Pamiętajcie o subskrypcji tego odcinka. Zaczynamy. Pierwsza ciekawa rzecz w update'cie 06, ostatnim, jeśli ktoś robił 06, trzeba zrobić panel jeszcze raz. Wciskając plus i strzałkę do góry naraz, pojawi nam się, nie zawsze to wychodzi, ok, pojawi nam się taki ekran i mamy tak zwaną opcję Big Numbers, czyli jak poruszam teraz, poruszam sobie, to widzicie, mamy duże ikonki ID. To jest bardzo wygodne, jak jest ciężkie oświetlenie, tak jak teraz, na przykład, że ostro świeci słońce. Jesteśmy w stanie zobaczyć bardzo duże cyfry naszego przedmiotu identyfikowanego, co bardzo nam pomaga. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem dzisiaj wspomnieć. Jedziemy z kolejnymi poradnikami, z kolejnymi rzeczami, skrótami, które są bardzo ciekawe w przypadku XPDOS 2. Kolejna rzecz, jeżeli parujecie słuchawki albo pinpointer, po update'cie zgubicie wszystkie swoje profile, pamiętajcie o tym, po każdym update'cie one, po prostu wszystko jest nadpisywane, rozparowuje Wam się pinpointer, rozparowują się słuchawki. Jak to zrobić? Wchodzimy w opcję i wybieramy sobie parowanie i możemy plus minus zmieniać, czy to będzie sonda, czy to będą słuchawki. Wybieramy sobie opcję, przytrzymujemy odpowiednio przycisk na pinpointerze przez 8 sekund, on się paruje. Możecie teraz, wybierając w tej chwili, możecie go rozparować. I teraz jest fajna opcja research, czyli szukanie. Opcja, która pozwala, jak zgubiliście pinpointer, a macie go wyłączonego, weź tą opcję, proszę bardzo. I wybieracie select. Proszę bardzo. Patrzcie, co się dzieje. Pinpointer zaczyna sygnalizować i możecie go znaleźć na polu. Patrzcie. To jest opcja research, czyli jesteście w stanie znaleźć zgubiony pinpointer, mimo że jest wyłączony. Bardzo fajna rzecz, też może się przydać. Zostając przy temacie pinpointera, ja wyjdę do głównego menu. On jest sparowany w tej chwili. Zobaczcie, pojawiają Wam się ciekawe opcje, które macie w przypadku Mi 6. Wiadomo, że macie tam jakieś namierzanie, pokazuje Wam cel. To jest może mniej istotne, natomiast macie poziom naładowania baterii, programy, które możecie zmieniać, ale są opcje zaawansowane, czyli czułość. Zdecydowanie większa niż można ustawić z klawiszy. Można sobie zmienić ton, prawda, dźwięk tego tonu. Może być to rodzaj tonu, czyli tak, to jest pitch, ale możecie sobie zmienić na inny w tej chwili. Patrzcie, na puls. No zupełna jest różnica, jak wybierzecie sobie, prawda? Także poza czułością możecie sobie zmieniać dźwięk, zapisać te ustawienia, wybrać gotowy program. To jest fajne ułatwienie w przypadku Mi 6. Jak wyłączycie go? Proszę bardzo, wyłączyłem. W tej chwili nie działa. Czasami on nie łączy. Parujcie, tak jak powiedziałem, nie w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie nie ma zakłóceń. Teraz jest blisko i się uruchamia, ale potrafi tego nie zrobić po prostu. Kolejna ciekawa rzecz. Zobaczcie, on się teraz będzie zachował irracjonalnie, a te on, to jest przy namierzaniu pinpointem zawężanie celu. On kasuje i coraz wężej Wam identyfikuje obiekt. Jeśli wyłączycie, to jest autotune off. W tym momencie macie klasyczne namierzanie i musicie szukać środka, a on tutaj Wam zawęża, czyli nie musicie machać. To jest naprawdę, naprawdę fajne ułatwienie i też warto używać. Czyli zawężanie celu, ja używam, łatwiej jest znaleźć środek, łatwiej jest znaleźć przedmiot. To ułatwia sporo pracy i skraca jakby szukanie przedmiotu. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na ziemi. Zawężanie, czyli autotune włączone. Wyłączone. Nie ma kasowania nad celem, środka celu. Tak jest nieco trudniej. Klasyczna wersja. Kolejna przydatna funkcja. Jeżeli wejdziemy sobie bezpośrednio w ustawienia, możemy sobie wybrać opcję XY, prawda? I możemy tutaj regulować zoom. Co to daje? To jest powiększenie naszego wykresu. Zobaczcie, teraz jest na 6. OK.
prawda? Gdzieś latają jakieś zakłócenia i teraz zobaczcie, jeśli zmniejszę w tej chwili w settingsach tą opcję, to ten sygnał kompletnie zanika. Tak samo jest z sygnałem monety. To jest powiększenie tego sygnału. Co to daje? Daje to dokładność poszukiwania. Jesteście w stanie się na tym celu bardziej skoncentrować i zobaczyć jego dokładne szczegóły. Jeśli jest jakieś zawinięcie, to widzicie dokładnie ten powiększony cel. Jeśli jest za duże powiększenie, możecie zmniejszyć. Widzicie jakby dokładność w tym momencie i siłę sygnału i jego deformacji. To też sporo pomaga. Warto sobie do warunków to dostosować. Może się tak zdarzyć, że przez pomyłkę wejdziecie w ustawienia i wybierzecie opcję diving. I pojawiają się trzy małe kółdeczki. I nie możecie odblokować urządzenia. Trzeba szybko po kolei nacisnąć te trzy kółdeczki, żeby odblokować klawiaturę. Po co jest takie rozwiązanie? Po to, że jak schodzicie pod wodę, to ciśnienie potrafi wywierać nacisk na przyciski i uruchamiać po prostu pewne funkcje i przełączać urządzenie, po prostu ciśnienie pod wodą. Po to jest to zrobione, żeby to ciśnienie nie miało wpływu i nie przełączało urządzenia. Czyli po kolei, tak jak te kółdeczki migają, naciskamy trzy kółdeczki, one się otwierają, urządzenie jest odblokowane. Następna rzecz to jest kalibracja do gruntu. Czy warto kalibrować? W przypadku urządzenia multifrekwency nie jest to konieczne, ale jeśli grunt jest trudny, szukacie czystego miejsca i przytrzymujecie przycisk pinpointa, pojawia się taki typowy ekran i słuchając urządzenia pompujecie tak, żeby ono się uspokoiło, żeby dźwięk wydobywający się spod sondy zmniejszył się, wyciszył. Tu się będą zmieniały cyferki i będziecie wiedzieli, co się dzieje, jaka jest odpowiedź urządzenia. Także bardzo prosta rzecz. W większości przypadków nie jest potrzebna, ale jeśli grunt będzie trudniejszy, czyste miejsce i pompujemy. Kolejna przydatna funkcja to jest szybka regulacja głośności. Przytrzymujecie przycisk plus i pojawia wam się źródło. To jest głośnik. Możecie go wyciszyć. Tak samo możecie na szybko wyregulować sobie słuchawki i wejść tak samo. Teraz już przeszliśmy do menu. Jeszcze raz zaczniemy. Proszę bardzo. Macie equalizer. Bardzo fajna opcja. Możecie go wyłączyć, ale możecie regulować sobie dźwięk na bieżąco. To jest bardzo fajne, bo za pomocą tego skrótu szybko się dostajecie do equalizera. Nie musicie go szukać w menu, w dźwiękach, w ustawieniach. Bierzecie go bezpośrednio. Machacie nad jakimś przedmiotem, który was najbardziej interesuje, na przykład srebrną monetą i jesteście w stanie tutaj wyregulować sobie taki dźwięk, który będzie do was najbardziej przemawiał i najbardziej będzie sugestywny, najlepiej będziecie go słyszeć, bo każdy ma inną percepcję słuchu. Każdy słyszy inaczej, w innych zakresach tonalnych można sobie tak ustawić, że na przykład srebrna moneta będzie biła tak charakterystyczny sposób, że nie daje się pominąć wśród dźwięków na polu. Ostatnia rzecz, jak dbać o baterię. Za pomocą plusa, jak wam pokazywałem, ściszać urządzenie, żeby jak najmniej pobierało prądu, korzystać jak najwięcej ze słuchawek. Starać się trzymać je w reżimie 20-80%. Co to znaczy? Nie ładować, znaczy ładujcie do końca, natomiast jeżeli macie przechowywać urządzenie, rozładujcie to urządzenie do 80%. Albo najmniej do 20%, ale nigdy rozładowanego albo przeładowanego, czyli poniżej 20% albo na 100% nie przechowujcie, to szkodzi bateriom. Ja wiem, że te baterie są w pełni elektronicznie regulowane i ładowarka nie ma znaczenia, bo bateria ma płytkę, która reguluje ładowanie tej baterii, ale trzeba pamiętać o tym, żeby o te ogniwa, tak jak w telefonach, wydłużyć życie i dbać. Taka, jeśli chcemy odstroić urządzenie, możemy wejść w opcję, prawda? Możemy sobie poszukać kanałów na przykład. Frequency Shift to jest ręczna zmiana kanałów. Można zrobić skan z tego poziomu, ale po co wchodzić do tego menu, kiedy można zrobić to trzymając tą strzałkę w górę? Patrzcie. Już się przeskanował i wybrał najlepszy kanał do pracy. Jest jeszcze taka opcja, że jak zmieniacie programy, on może automatycznie za każdym razem robić skan, ale moim zdaniem to jest dość upierdliwe. Nie szedłbym tą drogą. Lepiej nacisnąć strzałeczkę, zrobić sobie skanowanie, jeśli będą jakieś zakłócenia, czy będziemy pod liniami i pójść dalej. Także bardzo fajna sprawa, ułatwiająca życie, bez szukania w tych wszystkich zakamarkach, na szybko i jest gotowe. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was do komentowania. Może wy znacie jakieś ciekawe skróty czy rozwiązania, które pomogą w obsłudze Xpedousa dwójki. Zapraszam do naszego sklepu na omnitron.pl, gdzie znajdziecie masę ciekawego sprzętu i dla ludzi, którzy się na tym kompletnie znają i zaczynają, i dla profesjonalistów. Zapraszam także na naszego bloga, na którym po prostu można dostać garść bardzo ciekawych informacji i bezpośrednie relacje z testów sprzętu.
No i przede wszystkim macie bazę znalezisk, darmową bazę znalezisk, która pozwoli Wam identyfikować przedmioty i ułatwi Wam poszukiwanie tych przedmiotów i nie będziecie musieli zadawać głupich pytań na forach i w różnych miejscach, gdzie niekoniecznie każdy taką wiedzę ma pod ręką, ją posiada i jest w stanie w tym momencie Wam pomóc. Także wszystkiego dobrego Wam życzę i zapraszam do następnego odcinka. Mam nadzieję, mam bardzo ciekawy, nowiutki wykrywacz, który jeszcze się praktycznie nie pojawił. Vista Goldhound firmy DeepTech, analogowy, głęboki, fajny sprzęt, 30 kHz na drobne, cienkie rzeczy, takie jak złoto, złote, cienkie monety. Ja wiem, że u nas takie monety rzadko bardzo występują, ale na srebro też się to będzie nadawało. Zobaczymy, jak to urządzenie będzie sobie radziło. Jest proste, dwutonowe urządzenie. Także pamiętajcie o subskrypcji, obserwujcie nas na naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku i do usłyszenia.